Panie pośle, państwo, szanowni państwo, przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i bardzo jeszcze bardziej za inicjatywę tej konferencji. Poważne podejście, bo dzisiaj nie jesteśmy na etapie dyskusji o tym, czy realizować takie czy inne inwestycje. To odpowiedzi sobie daliśmy już kilka lat temu. Nie tylko główne kanały komunikacyjne, ale wchodzimy w coraz bardziej wyszukane projekty, które mają rzeczywiście ożywić krwioobieg transportowy w Polsce. Dlaczego to takie ważne? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że my pewnego projektu modernizacyjnego nie udało nam się zrealizować w latach 30. XX wieku. Ten program modernizacji Polski i też w największej skali przyłączenia najbardziej zdegradowanej części Polski, czyli tej części po byłym zaborze rosyjskim, do centralnej i zachodniej Polski, on się nie udał, nie został dokończony, ponieważ został dramatycznie przerwany we wrześniu 1939 roku. To, co dzisiaj zatem robimy, jest próbą realizacji testamentu tamtych polityków i tamtych inżynierów, ale to także jest realizacją naszej racji stanu. Racji stanu rozumianej, i nie mówię tego z przesadą, racji stanu rozumianej jako element bezpieczeństwa narodowego, bo bez ścieżek komunikacyjnych w sytuacji zagrożenia my jesteśmy, no właśnie, będzie tak jak we wrześniu 1939 roku, ale również racji stanu, jeżeli chodzi o poziom gospodarczego rozwoju. Transport, drogi transportowe są krwioobiegiem gospodarczym dzisiaj Europy. Widzieliśmy to i zrozumieliśmy to bardzo dobitnie podczas dyskusji chociażby o pakiecie mobilności, który zakończył się niekorzystnie, powiedzmy to sobie otwarcie, dla nas w ubiegłym roku. Właśnie sektor transportowy sprawia, że towary i dobra są, mogą być przemieszczane, a jeśli albo inwestorzy decydują się o swojej inwestycji, o ulokowaniu jej, właśnie biorąc pod uwagę to, czy jest, i to jest absolutnie pierwsze kryterium dzisiaj, czy jest odpowiednia siatka transportowa. I tutaj mówimy i o transporcie lotniczym, kolejowym i drogowym. Jesteśmy dzisiaj na Śląsku, czyli miejscu po pierwsze, jednym z najbardziej uprzemysłowionych w Polsce, gdzie mamy ulokowany nie tylko ten tradycyjny najbardziej przemysł, ale także bardzo nowoczesny przemysł, coraz bardziej zautomatyzowany przemysł motoryzacyjny, gdzie cieszyliśmy się w ubiegłym tygodniu zakomunikowaniu kolejnej inwestycji grupy PSA. Przypomnę, jeszcze kilka lat temu wszyscy martwiliśmy się w związku z turbulencjami na rynku motoryzacyjnym, zwłaszcza związanymi z grupą z Oplem. Dzisiaj komunikujemy w odległości kilku miesięcy drugą ważną, ogromną inwestycję, tym razem która będzie zrealizowana w Gliwicach, ale to także serce komunikacyjne Polski. Tutaj zbiega się wiele szlaków drogowych naszych wewnętrznych, lokalnych, polskich, ale także tych wpisanych w sieci komunikacyjne europejskie. Dlaczego konferencja tak ważna, dlaczego wskazanie nowych technologii, o których mówi pan poseł, tutaj ma tak ogromne znaczenie? Ono ma ogromne znaczenie dlatego, że jeśli weźmiemy wolumen środków publicznych, które inwestujemy dzisiaj w różne obszary, to największy z nich to jest właśnie ten, który inwestujemy w infrastrukturę. Przed nami jeszcze około 60 miliardów środków, które nie są rozdysponowane, a które posłużą do budowy dróg, mostów, połączeń kolejowych. Jeśli chcemy, aby te środki były efektywnie zainwestowane, to musimy zadbać o to, aby drogi, które w efekcie ich wydania powstaną, będą służyły przez wiele lat, bo wyzwanie, przed jakim stoi dzisiaj sektor budowlany, to nie tylko trwałość tych projektów, to nie tylko oczekiwanie nas wszystkich, aby droga wylana, myśmy tę historię PRL-u mamy na szczęście za sobą, ale właśnie nie było tak, że rozkładamy asfalt, a dziury w nim są po 3 tygodniach. Więc po pierwsze trwałość tych projektów, a drugi nie mniej istotny wątek to jest borykanie się z kosztami realizacji inwestycji. I ta dyskusja, którą dzisiaj prowadzi rząd z wykonawcami, generalnymi wykonawcami, którzy już przystąpili do przetargów, realizują inwestycje i mówią, że oni zejdą z budowy, ponieważ koszty pracy wzrosły, ponieważ koszty materiałów budowlanych wzrosły. Dlatego optymalizacja procesów, automatyzacja tych procesów, przewidywanie, ile ta inwestycja naprawdę będzie kosztować, jest dzisiaj jednym z najważniejszych wyzwań, jakie jest w branży budowlanej. Co ważniejsze, ja przed chwilą wracam z Europejskiego Kongresu Gospodarczego, kiedy rozmawialiśmy o rozwoju sztucznej inteligencji, jej wpływie na rynek pracy, wpływie na różne segmenty. Wszystkie raporty dzisiaj wskazują, że jedną z branż najbardziej
dotkniętą potencjalnie, czy też zagrożoną, jeżeli chodzi o eliminację pracownika na rzecz automatów, robotów, to jest właśnie branża budowlana. A zatem, jeśli my dzisiaj mówimy o tym, że chcemy zrealizować ważne, istotne dla Polski projekty infrastrukturalne, powinniśmy chcieć wykorzystywać najnowocześniejsze technologie, aby te inwestycje były trwałe i zapewniły długoterminowy rozwój. Cieszę się, że mogłam obejrzeć przed chwilą technologię, o której pan poseł już mówił mi wcześniej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj bardzo dużo, kiedy mówimy o prawie zamówień publicznych, które właśnie reformujemy. Mówimy o tym, że chcemy wprowadzić metodologię BIM do projektów architektonicznych. Rozmawialiśmy, że to rozwiązanie, które mogłam obejrzeć, to jest taki BIM dla dróg, czyli sprawdzanie, stały monitoring z użytkowania nawierzchni od momentu jej oddania w cyklu całym, kiedy ta nawierzchnia pracuje. To pozwala znowu, mówię, dobrze ocenić, dobrze spełnić kryteria zamawiającego, a zamawiającemu w odpowiedni sposób te kryteria postawić. Cieszymy się, aby ta technologia została opracowana w Polsce. Chcemy, aby takich technologii w Polsce było opracowywanych jak najwięcej, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że te najnowocześniejsze gospodarki europejskie, ich siła polega na tym, że opracowują standardy, które następnie są wprowadzane do powszechnie obowiązującego prawa. Takie technologie opracowaniu takiego standardu doskonale służą. Także gratuluję inżynierom, gratuluję technologom opracowania tej technologii i panu posłowi realizacji dzisiejszej konferencji, podjęcia tej dyskusji. W ogóle pan poseł ma doświadczenie pewnie z innego rodzaju krwiobiegów niż transportowe, ale obecność technologii i w tym obszarze jest łączenie technologii bardzo szybka, absorpcja nowych rozwiązań technologicznych, także w tym, żebyśmy trzymać nas przy zdrowiu, jest to doświadczenie pewnie niezbędne po temu, aby rozumieć i ten świat inżynierii twardej. Także dziękuję za organizację i mam nadzieję, że będziemy mogli z tych technologii w najbliższym czasie korzystać. Dziękuję bardzo.